Sprawdźmy pogodę. O, zima. Jak z temperaturą? Minus 7. W nocy było minus 18. A że mamy zimę, to może spróbuję nawiązać dzisiejszą eksplorację z warunkami zimowymi. Także lecimy na eksplorację. Jesteśmy na miejscu. Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Na początku nie będę ukrywał, że znajduję się w pewnej górskiej miejscowości Iwoniczu-Zdroju, gdzie na początku lat 60. był określany jako zimowa stolica ówczesnego województwa rzeszowskiego. To jakiś samochód przejedzie. I przyjechaliśmy tutaj na opuszczony kompleks skoczni narciarskich, gdzie skocznie znajdują się tutaj. Pozostały już po nich tylko fragmenty, tu jest K20, K40 i tam mamy dużą skocznię K60, która została rozebrana, ale jeszcze pozostałości po niej jakieś są. Także idziemy na miejsce skoczni i zaczynamy eksplorację. Zapraszam na kolejny odcinek. Obecnie znajduję się na dojeździe skoczni, gdzie powstał taki amfiteatr, gminny ośrodek kultury ogólnie. Znajduję się na dojeździe, tu zawodnicy dojeżdżali, jest bula przed nami i rozbiegi. Cyklicznie zawody na tych skoczniach odbywały się na przełomie lat 60. i 70. Obecnie, jak widzimy, pozostały po nich już tylko fragmenty, także spróbujemy to sprawdzić i wejść na górę. Tam jest wieża sędziowska między innymi, rozbieg, próg, belka, no i tam chcę dotrzeć na górę, także idziemy. Dotarliśmy do pierwszych fragmentów, schody na skocznię, prawdopodobnie na tą dużą skocznię, te małe były po prawej, ale idziemy najpierw na małe skocznie do tej wieży sędziowskiej. Ogólnie kompleks skoczni należy, bądź należał do klubu Górnik Iwonicz. O, jest tutaj jeża. I trenerem skoczków Górnika był ojciec znanego polskiego łyżwiarza, szybkiego olimpijczyka i wielokrotnego mistrza Polski, Pawła Zygmunta. Tutaj dotarliśmy do wieży sędziowskiej. Tutaj znajduje się bula skoczni. Tam jest próg i rozbieg. Podejdziemy tam później tymi schodami, ale najpierw zwiedzimy sobie tą wieżę sędziowską. No i dotarliśmy do wieży sędziowskiej. Włączę latarkę. W sumie nic tu się nie zachowało, oprócz troszkę śmieci, puszka, napisy na tej blasze. W sumie to pomieszczenie nie było ocieplane, także stać tu kilka godzin, sędziować, też nie było ciekawie. Takie widoki mamy na bule. Bula, tam jest zeskok. Bula. I tutaj mamy rozbieg mniejszej skoczni 20, a tam dalej jest większej skoczni 40. Tego nie widać, ale podejdziemy, no to zobaczymy. Ogólnie sekcja skoków narciarskich w Górniku działała od 1925 roku. Ostatecznie ważne zawody, jakie przeprowadzono na dużej skoczni, czyli tej 60, nie te, które tutaj widzimy, odbyły się w 1990 roku. Kilka lat później, bodajże w 1990 roku,
z przyczyn finansowych zawieszono działalność. Także opuszczone jest już trochę lat, ale był powrót na te skocznie, ale opowiem wam to już tam u progu tych mniejszych skoczni. Schodzę na dół. No i dotarłem do średniej skoczni, do progu średniej skoczni K40 i rozbiegu skoczni K20. Także te mniejsze skocznie zostały wyremontowane i reaktywowane dokładnie 18 stycznia 2003 roku, ale niestety, jak widzimy, pozostały po nich już tylko fragmenty. Konstrukcja rozbiegu średniej skoczni, no i tutaj K20. Podejdziemy sobie tam na belkę tej skoczni. Oczywiście wy tego nie powtarzajcie, ja to robię na własną odpowiedzialność, jest to krytycznie niebezpieczne. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie znajdowała się belka i rozbieg skoczni, ale dalej nie pójdę, bo to jest z desek, a nie wiadomo, w jakim stanie się to znajduje, a nie chcę tam wylądować na dole. Chciałbym jeszcze skończyć dzisiejszą nagrywkę, także pokażę wam tylko tak z bliska, jak to wyglądało. Być może na tej skoczni K40 będzie można tam gdzieś wyjść na tą belkę rozbiegu. Dobra, idziemy na 40. Ogólnie konstrukcja tych małych skoczni była stalowa, dlatego jeszcze się zachowała. Zobaczcie, fajnie to wygląda, ale niestety drewno już spróchniało i takie dziury są na rozbiegu tej skoczni. No a tu mniejsza. Dotarłem do schodów prowadzących na górę skoczni, także idziemy. Ogólnie konstrukcja jest stabilna, ale wszystkie deski pognite. Oczywiście jest ryzyko poruszać się tą drogą, którą idę, no ale taki już jestem. Jesteśmy na górze rozbiegu i udam się tam, gdzie była belka. Oczywiście nie powtarzajcie tego nigdy. Już wspominałem, robię to na własną odpowiedzialność. No i jesteśmy na rozbiegu skoczni K40. Jak widzimy, drzewo już się położyło. Tutaj zawodnicy
byli startowani z belki do progu. No i z góry to tak wygląda, bardzo fajnie, widoczek elegancki, może by zrobił jakąś miniaturkę filmu w tym miejscu. Coś takiego? Zobaczymy później przy montażu. No i w sumie te dwie skocznie mamy już zwiedzone, także udaje się odnaleźć skocznię K60, tą największą. Wiem, że zachowały się po niej jeszcze schody na górę, które tutaj widzę, i oświetlenie, ponieważ była ona ze sztucznym oświetleniem. Dobra, idziemy. Schody i dotarliśmy do schodu właśnie najwyższej skoczni K60. Tutaj część oświetlenia. Po lewej stronie zostawiliśmy mniejsze kompleksy. O, tutaj. No, a tu mamy tą dużą skocznię. Niestety z niej nie zachowało się już praktycznie nic oprócz tych schodów, ale podejdziemy sobie na samą górę i zobaczymy belkę i rozbieg, ponieważ tutaj jest próg skoczni, ale będę schodził, to wam go pokażę. Idziemy na samą górę. Dotarliśmy na samą górę skoczni K60. Znaczy się, te schody prowadzą jeszcze wyżej, ale tutaj jest taka górka usytuowana na tym rozbiegu skoczni i pozostałości jakichś wbetonowanych rurek tutaj. Także być może tutaj była belka startowa na tą skocznię już zarośniętą, gdzie w czasach swojej młodości prawdopodobnie Jens Weißflog ustanowił rekord skoczni 72,5 metra. Tak udało mi się wyczytać z różnych źródeł w internecie. A czy to jest prawdą, tego już nie wiem. Być może ktoś z was wie i wspomnie coś w komentarzach pod filmem. Rozbieg, tam jest próg, na który właśnie udajemy się. Już wyżej nie ma sensu wychodzić. Zobaczcie, tutaj ostatnia latarnia kończy się, czyli myślę, że to jest sam szczyt tej dużej skoczni. Tam jest druga już pochylona i są kolejne w dół, także skocznia była oświetlona. Idziemy na dół. No i dotarliśmy do progu skoczni. Jest tutaj. Jest on dość wysoki. Ma około 1,5 metra. Może nie całe. Zobaczcie. Tak wyglądał. Tam mamy rozbieg oczywiście. No i bula. Bula wygląda tak. Niestety jest zarośnięta młodymi drzewami. Także sami widzicie. Zobaczcie jeszcze z daleka ten próg. Oświetlenie na progu jest z dwóch stron. No i bula skoczni, która też była oświetlona oczywiście. Zobaczcie pozostałości starego oświetlenia.
Zobaczcie, co ludzie robią, przychodząc tu. Na przykład ryją po drzewach takie napisy, o Jankiewicz i tu imię 2020. Tu już stare kocham Martę Janek. O, i tu Mirek. Świeże takie dość, te dwa. Także ja za bardzo nie popieram takiego czegoś. Chociaż w młodości za dzieciaka zdarzało się takie coś robić. No ale teraz nie popieram. Aż trudno uwierzyć, że kilkadziesiąt lat temu Iwonicz-Zdrój dzięki owym skoczniom uchodzić mógł za zimową stolicę województwa rzeszowskiego. Tak, województwa rzeszowskiego, jednego z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1975. Także dziękuję za wytrwanie do końca. Dziękuję za łapeczki, za subskrypcje, oczywiście dzwoneczki. Trzymajcie się, na razie, cześć!